Ej, a jak to jest, że wodór jest łatwopalny, a wręcz wybuchowy? Tlen jest potrzebny, żeby był ogień, a jak połączymy wodór z tlenem, to mamy wodę i ona się za bardzo nie chce palić. Przemierzając Kubę, trafiliśmy do najodleglejszego punktu, jakiego można tutaj dotrzeć. Jesteśmy w mieście, wiosce, nie wiem jak to nazwać, o wdzięcznej nazwie Baracoa. Jest tutaj kilka uliczek. Wyglądają w większości raczej lekko przygnębiająco. Natomiast ludzie są bardzo mili i co nas zaskakuje, bo czytaliśmy w przewodnikach już o przeróżnych miejscach, gdzie będzie fiesta, salsa i tym podobne rzeczy, a tu faktycznie wygląda, że coś takiego będzie. Jacyś muzycy rozkładają swoje instrumenty, może nawet będą na nich grać. Trzymamy kciuki, żeby tylko to się wydarzyło. Może być ciekawy kabaret. Dzisiaj będziemy zwiedzać plantację kakao i fabrykę czekolady i spróbujemy się tam dowiedzieć, dlaczego biała czekolada jest biała, a ciemna jest ciemna. Desde flower hasta fruto ready 6 months. More production of fruit in Baracoa, from Baracoa, okay? The March to June, pero all the year cacao, okay? Entonces, for the house, 3 different colors de fruit. Tenemos cacao red, cacao green, cacao brown. Different species of cacao, pero inside taste is similar, similar taste, okay? La vamos raspando y sale polvo, powder, ok, coco powder para cake, para milk, para cappuccino, ok, es puro cacao, es puro chocolate. Entonces acá esto es similar. Jesteśmy przy ujściu rzeki i tak się zastanawiam, jak to jest. No bo w rzece woda jest słodka, a w morzu słona. No i jak ta rzeka łączy się z morzem, to w tym miejscu morze robi się słodkie, czy rzeka robi się słona? Jak to jest? I to zależy od pory. Jeśli jest przypływ, więc mamy napływ słonej wody, wtedy rzeka robi się słona. Natomiast gdy są odpływy, wtedy przeważa woda z lądu i morze w tej części robi się słodkie. Tak jedna po drugą w ogóle. Tak, był na słonej, ale... Ale bym tą krowę tu chciał ogarnąć, co? Aha. Widział ją tam. Przed chwilą mogliście zobaczyć białą czaplę, która jest ptakiem, który potrafi chodzić po wodzie. I dokładnie taką samą czaplę widzieliśmy w Parku Narodowym Zapadu. No ale tam jest woda słona, a tu jest słodka. Taki sam ptak. Było troszkę dziwne.
okazuje się, że jest to trochę inna czapla, inna odmiana, ponieważ czapla, żeby unosić się na wodzie słodkiej, potrzebuje większych płetw niż czapla słonowodna. Tam możemy zobaczyć rurę, którą jest wprowadzana woda z morza w głąb wyspy, żeby utworzyć rzekę. Wow, can you... Shemish, amigo. Can you see this bird? A beautiful one. A beautiful. Let's go. Tu fitter, szwagier. Hej, a jak to jest, że kurom zginają się kolana w drugą stronę?